Minął kolejny tydzień dyskusji na temat emerytur, których nigdy nie zobaczymy, ale jest weekend. A jednym z narzędzi służących do odpoczynku od tematów mainstreamowych jest ten oto podcast. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na podsumowanie tygodnia w newsach ominiętych. Agent Tomasz. Hello everybody. Twardy będzie stanowił opór. Through our government we should do together what we cannot do as well for ourselves. Ja myślę, że to jest przejęzyczenie. Mówię teraz serio. Trzecia jest skrajnie prawicowa Marine Le Pen, a czwarty bardzo dobrze radzący sobie w sondażach Jean-Luc Mélenchon. A jak się go z tej skórki obierze, w środku jest wrażliwy. Muszę panią zmartwić, ja nie za bardzo wierzę w państwowe emerytury. Mamy do czynienia z partnerem, który w tej sprawie, delikatnie mówiąc, nie jest konsekwentny. Bardzo się cieszę, że poglądy Ludwika von Misesa spotkały się z takim aplauzem. Jeżeli ktoś chce konfrontacji i chce konfliktu, to sięgną do głębokich kieszeni, tych polskich, ale także tych niepolskich. W tej sytuacji Uwalałbym się nie urodzić. Agent Tom. W dzisiejszej audycji, tak jak co tydzień, oblecimy całą kulę ziemską dookoła w poszukiwaniu newsów ciekawych, mówiących dużo, a w jakiś dziwny sposób i z niewiadomych przyczyn przemilczanych w tak zwanych głównoźródlanych mediach. I podobnie jak tydzień temu, ominiemy poczekalnie, czyli ominiemy wszystkie newsy, które nie znalazły się w pierwszej dziesiątce. Już za momencik przeskoczymy prosto do głównej dziesiątki, czyli tak naprawdę tego, z czego zawsze składał się agent. Wszystko wskazuje na to, że raczej rozbijemy w jakiś sposób dotychczasową strukturę agenta, no ale cóż, po dwóch latach doszło do takiej sytuacji, gdzie już w zasadzie cofnąć historii się nie da i agent raczej nie wróci do formy półgodzinnego podsumowania, tak jak tak naprawdę to się zaczynało. To było 30 minut, bach, 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 koniec tematu. Dopiero po czasie zaczęło się to rozwijać do godziny, doszła poczekalnia. Tak naprawdę to takie dwugodzinne audycje to jest kwestia drugiego sezonu, czyli ostatnie 21 odcinków, bo dzisiaj dokładnie mamy 21 odcinek drugiego sezonu. Można oglądać nie po kolei, można słuchać nie po kolei oczywiście. Chociaż nie, występują ciągłości, ale o tym już będziemy mówić w poczekalni. Dzisiaj 10 newsów, tu już leży gorące, parujące karteczki, wyskoczyły prosto z drukarki, przygotowane, podkreślane najważniejsze fakty, dlatego przechodzimy do nich od razu. Bardzo dziękuję za wszystkie maile związane z darowiznami. Parę osób okazało się, że nie dostało gadżetów, a w zeszłą środę kolejny gadżet bastiatowy z kategorii co słychać, a czego nie słychać, wylądował na skrzynkach tak zwanych radczyńców, czyli wszystkich, którzy dokonali radowizny agentowej. Radowizna to łatwizna, ale o tym już wszystkim mówiłem 100 tysięcy razy. Tak więc, żeby nie przedłużać, zapraszam do 10 newsów podsumowujących 17 tydzień 2012 roku. Licznik miał ludzi jakby uwrażliwić na zagrożenie. Zagrożenie teraz odchodzi. That's the definition of a smart government. Numer 10. Zeszły tydzień zaczęliśmy od tego, że reprezentanci w Stanach Zjednoczonych, reprezentanci ludu wyłonieni w demokratycznych, sprawiedliwych wyborach odrzucili tak zwaną zasadę Buffetta, czyli chodziło oczywiście tak naprawdę tylko i wyłącznie o podniesienie podatków, sprawiedliwość i tak dalej. Zasadę, którą tłokowano w mediach, przewracano na lewą stronę, na prawą stronę i do góry nogami przez ostatnie 6 miesięcy. Mnie to bardzo dziwiło, dlaczego oni o prostej zasadzie, na zasadzie, dobra, podnosimy podatki dla najbogatszych do 30% i koniec. Ta zasada nie przeszła, chociaż tak naprawdę wiadomo było, że nie przejdzie, wiadomo, że nie uzyska większości. Nawet tak zwani ekonomiści lewicowi, o ile istnieje w ogóle taki zawód, chyba powinien być zawodem chronionym, bo nie występuje na niego żadne zapotrzebowanie, twierdzili, że to w ogóle nic nie przysporzy. Tak zwani ekonomiści już normalni mówili, że tak naprawdę to tylko i wyłącznie zaszkodzi, szczególnie w danych warunkach, w jakich teraz się Stany Zjednoczone znalazły. No ale tak czy inaczej wiadomo było, że to jest tylko i wyłącznie występ przedwyborczy Barrego Husajna, tak więc skończyło się jak się skończyło. Ale tutaj okazuje się, że to nie jest tylko tak, że akurat większość republikanów sprawiła, że Izba Reprezentantów nie przyjęła tego
nie wiem, nowego podatku, tej nowej zasady podatkowej. Okazuje się, że najwięksi fani Baracka Obamy też w gruncie rzeczy nie zgadzają się z tą zasadą. I tu już nie chodzi nawet o tą zasadę sprawiedliwości społecznej, chociaż mi ten dwuczłonowy, ta nazwa, ta wersja, społeczna wersja sprawiedliwości, tak się powinno to nazywać. W ogóle z trudem przechodzi przez gardło tak naprawdę. Najwięcej fanów Barack Obama ma w koledżach, na uniwersytetach i tak dalej. To, co tam po prostu pokazać się w podkoszulce republikańskiego kandydata, to jest już tak jak skazać się na lincz po prostu. Bezwzględne to jest całkowicie. I instytut, który nazywa się Fundacja, w zasadzie Fundacja Młodej Ameryki, Young America's Foundation, po raz czwarty w tym roku zorganizował coś na kształt badań, coś na kształt prowokacji, to taki ichniejszy odpowiednik płyty dla posła. Przeszli się z kamerami, w zasadzie ogłosili to w ramach konkursu, tak więc różne ekipy, od bardziej profesjonalnych do mniej, mogły wziąć kamerę i nagrać studentów poproszonych o to, żeby złożyli podpis pod petycją o redystrybucji ocen. Generalnie całość polega na tym, że jeśli ktoś ma w tej średniej amerykańskiej GPA średnią powyżej 3,8, to już jest uważany za bardzo dobrego studenta. Pomysł jest taki, że ci, że tak powiem, najbogatsi, punktowo uprzywilejowani studenci powyżej tej skali 3,8 powinni 8% oddać najbiedniejszym. I kiedy tylko przekazano to, jakby ustawiono przed kamerą przypadkowych uczniów, a mówię wam, tych filmików na internecie jest mnóstwo, bo to był konkurs, tam jakieś jedno, któreś zostało wyróżnione, któreś nie zostało wyróżnione, tych filmików jest mnóstwo na internecie, ja kilka wrzucę za moment na stronę agentomasz.pl, żebyście nie musieli długo szukać. Nagle się okazuje, że idee sprawiedliwości społecznej, redystrybucji dóbr, jakiegokolwiek rodzaju te dobra miałyby być, no, te idee jakoś tak nie za bardzo w ogóle w społeczeństwie młodych ludzi. Widocznie jeszcze trzeba im troszeczkę, nie wiem, częściej do kina ich prowadzić, na produkcje hollywoodzkie czy coś takiego, no bo zajęcia z marksizmu wprowadzić, no bo a to aż jest niemożliwe, nie? Petycje podpisywali, oczywiście zgadniecie kto, bo tak naprawdę wiemy doskonale, że wyniki tej prowokacji są oczywiste. Petycje podpisywali ci uczniowie, którzy są daleko poniżej średniej 3,8. Jasne, nie? Super, świetnie, wzrośnie moja średnia i tak dalej, i tak dalej. Ale nagle się okazuje, że ci ludzie, którzy aspirują do tego, żeby mieć wysokie oceny lub już mają wysokie oceny, nagle mówią, że ale zaraz, nie? Przecież ja ciężko pracowałem. Jak to tak, nie? Przecież to są moje oceny, to jest moje... To w zasadzie to nie jest twoja wiedza tak naprawdę, bo to nie zabierają ci wiedzy, tylko zabierają ci miernik sukcesów w osiąganiu tej wiedzy, prawda? Ale jakby nie było, lepsze oceny sprawiają, że możesz przejść do klasy wyżej, szybciej skończyć szkołę, dostać lepszą pracę, jeśli masz dobre oceny. One ci dają też stypendium, więc w sumie też twoja praca, którą wkładasz w to, żeby mieć oceny, dlaczego by jej nie opodatkować, nie? Tak w sumie. No! Because I worked hard for my grades. No i tu się pokazały takie zdania, że w sumie powinno się opodatkowywać ci nauczyciele, którzy byli za tym, żeby opodatkować oceny i żeby najlepsi uczniowie oddawali 8% swoich ocen tym mniej zdolnym albo... Tu też okazuje się, że argument o społecznym pokrzywdzeniu nie działał, ponieważ mnóstwo osób z tymi wysokimi ocenami to są, jak się okazało, osoby z rozbitych rodzin, z jakiejś mniejszości, dopiero pierwsze czy drugie pokolenie w Stanach Zjednoczonych, więc ten w ogóle socjalny argument tutaj zdechł. Ale tak naprawdę powinno się według tych nauczycieli bardziej postępowych dokonywać redystrybucji ocen, ponieważ to nie są tak naprawdę twoje oceny. Więc argumentując to, że ty siedziałeś po nocach i kułeś, czytałeś więcej książek niż ci pani zadała do domu i dzięki temu masz najwyższe w klasie oceny, świadectwo z czerwonym paskiem czy co nie bądź, to tak naprawdę nie do końca są twoje oceny. Ponieważ jeździłeś po państwowej drodze do państwowej szkoły, państwowym autobusem, ta szkoła serwuje kanapki z pieniędzy podatników i w ogóle utrzymuje się z dużych dopłat podatników i tak dalej. Jest Ministerstwo Edukacji od tam 40 lat czy iluś w Stanach Zjednoczonych, chyba od Cartera, nie? Prezydencji mają dopiero. Ale to nieważne. Tak naprawdę mnóstwo państwo wkłada w to, żebyś miał te wysokie oceny. Dowozimy cię autobusem, etc. To wszystko, co wymieniłem.
Oczywiście tutaj w ogóle jakoś nie potrafi do tych nauczycieli dotrzeć argument, że ci z kiepskimi ocenami dokładnie tak samo korzystają z państwowej pomocy, że generalnie tu nie ma jakiegoś większego uprzywilejowania i wszyscy startują z tego samego poziomu. No ale cóż, postęp nie polega na tym, że mamy równy start, tylko że mamy mieć równy koniec. Agent Tomasz. Numer 9. Jeśli śledzicie na bieżąco alarabia.net, to może już o tym słyszeliście. Mogliście też w gazecie Al-Ahram w Egipcie o tym przeczytać, jeśli akurat jesteście w Egipcie i radzicie sobie językowo. Egipt, tak jak już wspomniałem, Egipt jest miejscem kolejnej informacji. Tylko jest takie pytanie, bo przygotowałem tą informację do dzisiejszego agenta, a tu się może nagle okazać, że w ogóle to jest ściema. To jest ściema i przygotowałem sobie tą informację, jak również dwie informacje pokrewne i zastanawiam się, czy zacząć od góry, czy od końca. Chronologicznie jechać, czy ideowo. Dobra, pojadę chronologicznie. 2002 rok, 35-letnia Christelle de Michel, francuska, zyskała pozwolenie na ślub z jej chłopakiem, policjantem, który zginął w wyniku postrzału. 2011 Karen Jumont, 22-letnia, młoda kobieta. Dwa lata po tym, jak jej ówczesny chłopak zmarł tragicznie na skutek wypadku na drodze, dostała pozwolenie na to, żeby się z nim wyjść za niego za mąż. I tu zaznaczyłem sobie, że ceremonia odbyła się w miasteczku we wschodniej Francji, Dizy-le-Gros. To się pisze Dizy i Gros na końcu. To śluby ze zmarłymi to jest coś, co według mnie jest trochę gross i robi się trochę dizzy przy tym, nie? To jednak to powinno być angielskie. To w Quebecu powinna być ta miejscowość. Ale dobra, tak naprawdę cały czas mówimy o Francji. W tym roku, po tym jak Mohamed, nie wiem jak to się powinno na polski tłumaczyć to imię, Merach urządził strzelaninę, jaka Caroline, to nie pamiętam jak miała ona nazwisko, pamiętacie? Chodziło o żołnierza Abel Chenouf i 25-letnia narzeczona Caroline, już w tym momencie Caroline Chenouf, dostała od prezydenta Sarkozy'ego zgodę na to, żeby wyjść za niego za mąż, mimo tego, że już był martwy. Musiała tylko udowodnić, że planowali pobranie się, ale dla mnie troszeczkę ta cała historia, wiecie co, wchodzenia w związek małżeński z kimś, kto już od paru lat nie żyje, jest przedziwna. Ja szukałem dzisiaj rano w uzupełniających informacji co do tego, chociaż już te trzy, w ogóle ta idea ożenków pośmiertnych, postmortem w ogóle, śluby panieńskie postmortem, ta cała idea już jest troszeczkę gross i już jest trochę dizzy. To zastanawiam się, czy może wchodzić w grę, no co, wspólne rozliczanie się podatkowe odpada, no nie? Wierność, póki śmierć nas nie rozłączy, też nie. No to nie wiem, jakieś socjale? Szybko załapanie się na bycie wdową? Można się dogadać z rodziną jakiegokolwiek chłopaka, który zmarł? Jeśli państwo będzie płacić socjal na tą osobę, to mogę się dogadać z rodziną chłopaka, który umarł, czy z dziewczyny, która umarła, zależy od tego tamten. W którą stronę? Czy jesteśmy tutaj chłopcem czy dziewczyną narzeczonym, śmiertelnym? I co, podzielić się z nimi łupem, tak? Wystarczy, że oni potwierdzą przed tam jakimś urzędnikiem, że tak, oczywiście on czy ona planowali się pobrać. Straszne. Ale news tak naprawdę jest z Egiptu. I teraz jest pytanie, czy ten news jest legit? Czy on jest tak naprawdę... czy to jest prawda? Bo też się trudno w to uwierzyć. Ma powstać prawo ostatniego pożegnania. Egipscy mężowie mają wkrótce dostać pozwolenie od państwa na to, żeby w czasie nie dłuższym niż 6 godzin po śmierci małżonki odbyć z nią jeszcze ten właśnie pożegnalny stosunek płciowy. Czy to 6 godzin polega na tym, że to jest kwestia temperatury, czy nie wiem, stężenia mięśni? To jest okrutne, nie? To jest okropne, to jest zoofilia. Ale nie wiem, i teraz jest pytanie, bo to brzmi nierealnie, to brzmi totalnie nierealnie. Tam się jeszcze dokłada do tego
do tej ustawy właśnie, nowej ustawy egipskiej, ma być obniżenie minimalnego wieku za mąż pójścia dziewczynek do 14 i generalnie ograniczenie praw do pobierania edukacji czy ograniczenie praw związanych z zatrudnieniem kobiet. Brzmi to nierealnie. Ja bym się temu chciał troszeczkę poprzyglądać. Ale to... Słuchajcie, nie mogłem tego zostawić. Musiałem o tym wspomnieć w dzisiejszym agencie. Jeśli to jest prawda, to chciałbym dowiedzieć się, jakie jest zdanie na ten temat Hillary Clinton i Barack'a Obamy, którzy tak mocno wspierali tak zwaną arabską rewolucję, czy ewolucję, bo to jest chyba krok wstecz, jeśli chodzi o ewolucję. No nic, ale tak jak wspomniałem, gazeta Al-Ahram na ten temat donosi i alarabia.net. Jeśli cokolwiek się zmieni w tym temacie, to do 6 godzin po emisji tego odcinka dam wam znać. Wyssałeś całą treść z mainstreamowych mediów? Ten podcast jest dla ciebie. Numer 8. W zasadzie chyba BBC uwierzyło we wszystkie opowieści Donalda Tuska na temat naszego przygotowania do Euro 2012, konkursu piłki kopanej. I BBC szuka dziury w całym i w tej dziurze w całym znalazło rasizm, moi kochani. I okazuje się, że są strasznie zaniepokojeni doniesieniami tych wszystkich naszych wspaniałych polskich organizacji, typu tam nigdy więcej, wykopmy rasizm i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że kibice polscy bardzo często połączeni są z grupami tak zwanej skrajnej prawicy i bardzo często są to neonaziści, to znaczy neonarodowi socjaliści, fani Hitlera itd., itd. są prawicowcami, ponieważ uwielbiają ten socjalizm i mają czerwoną flagę itd., itd. I w ogóle socjalizm to jest oczywiście bardzo prawicowa ideologia, z tym się wszyscy zgadzamy, a jeśli jak ktoś jest narodowym socjalistą, to natychmiast jest skrajną prawicą. Tak jak... Nie no, to jest znowu kod kulturowy, prawda? Tu się okazuje, że też są antysemickie zaśpiewy na stadionach. To przykład na przykład na Widzewie, prawda? Widocznie był ten dziennikarz. Na dowód tego, jak jest strasznie, przytaczają dwie wypowiedzi. Te dwie wypowiedzi przyjezdnych piłkarzy, polskich, aczkolwiek być może nieprawdziwie polskich piłkarzy, mają nas właśnie zatrząść naszym sumieniem. 18-latek Albert Bruce się dla BBC wypowiedział. To jest piłkarz, który podpisał kontrakt z Legią Warszawa, pochodzi z Gany. Nigdy nie spotkałem się z żadnymi przejawami rasizmu, ani w klubie, ani podczas podróży po Polsce. Wszyscy są dla mnie bardzo mili i jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj żyć. Oczywiście, jak się domyślamy w podtekście, podczas udzielania tego wywiadu przez telefon, trener Legii, czy tam wszyscy kibice Legii trzymali tam nóż na gardle i nie mógł inaczej powiedzieć, był to jak najbardziej wypowiedź, której nie powinno się uznawać, ponieważ została ona uzyskana pod przemocą. Tak więc to jest oczywiście. Później jeszcze Arinze Nwolisa się wypowiada, 31-letni piłkarz z Nigerii, który mówi, że zdarzają się takie okrzyki, ale jeśli kibice krzyczą, że tam jest czarną małpą czy coś takiego, nie czarną małpą, małpa, najdalej posunęli się do określenia małpa, to on uważa, że dla niego to jest tylko i wyłącznie motywator do tego, żeby grać lepiej i pokazać tym kibicom, że jak na małpę, to całkiem dobrze kopie piłkę. Czyli okazuje się, że rasizm może mieć czynnik motywujący. O tym nie pomyśleli koledzy z BBC. Tak więc mamy jednego, od którego pod przymusem, siłą i przemocą wyciągnięto zeznanie, że wszystko jest w porządku i dach nie przeciekał, tym bardziej, że prawie nie padało. A od drugiego, że jest czasem tak, że ktoś go obrazi na trybunach, ale jego to tylko motywuje. Tak więc no, BBC już w ogóle struchlałe, przerażone, nie wie, czy jechać do Polski na Euro 2012. Oni nie słyszeli chyba... to jest świetne, nie? To jest świetne, że oni są tacy wrażliwi... Może to być jeszcze inna rzecz. Oni mogą sobie po prostu wyobrażać, że to jest oczywistą rzeczą, że są drogi, że nikt nie będzie w tym czasie strajkował, że żadne związki zawodowe nie będą blokować, nie wiem, stacji benzynowych czy coś takiego, że są autostrady, które łączą wszystkie największe miasta, że to zostało dawno temu dogadane. Ci goście z BBC mogą żyć na tak kosmicznie nierealnym poziomie ignorancji.
Dla nich to może być totalnie oczywiste. Że my jesteśmy na wszystko przygotowani, mamy pozabezpieczane jakieś tam linie energetyczne, teges, śmeges, stadiony powybudowane, dach się zamyka, murawa rośnie, wiecie, takie bardzo, bardzo podstawowe rzeczy, nie? Są drogi, drogi morskie mamy bardzo dobre, o tym wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, że jeśli chodzi o Euro 2000, to mamy świetne drogi morskie. I tacy goście z BBC powołują się na tych właśnie tam nigdy więcej, wykopmy rasizm i tak dalej, że ktoś na jakąś swastykę namalował na ścianie. W poprzedniej poczekalni mieliśmy takie historie o tym, że najczęściej, to chyba dwa tygodnie temu było, że najczęściej swastyki na różnych ścianach malowane są właśnie przez działaczy antyrasistowskich po to, żeby uwypuklić problem. Innymi słowy, żeby po prostu mieć dotację na to, żeby zwalczać rasizm. No, nie można zwalczać rasizmu, jak nie ma oznak tego, że nazizm istnieje, więc no, trzeba te oznaki wyprodukować, prawda? UEFA zapowiada, że na każdym meczu będzie miała swoich agentów, którzy będą donosić po meczach, czy wewnątrz stadionu, czy na zewnątrz stadionu nie doszło przypadkiem do jakichś rasistowskich nadużyć. Czyli czy ktoś nie krzyknął małpa na przykład. Coś takiego. Jeśli jakiś ciemnoskóry gracz zostanie określony tym rasistowskim słowem małpa, przepraszam wszystkie małpy, przez innego czarnoskórego, powiedzmy, kibica, to czy ten czarnoskóry kibic też będzie odnotowany przez UEFA, czy ci agenci UEFA dokładnie będą słyszeć każde słowo i wiedzieć, co kto powiedział? Czy mamy już indekt zainstalowany na wszystkich stadionach? To są ważne pytania. Bo jeśli ci agenci UEFA mieliby zaraportować właśnie tą słowo zbrodnię rasistowską, to UEFA może nas ukarać. Na przykład przyznaniem nam praw do organizacji kolejnego Euro. Ja nie widzę większej kary. A BBC ilustruje wspaniale ten artykuł. Na swojej stronie internetowej jest zdjęcie w takim szerokim planie publiczność oglądająca jakiś mecz. Ja przyznam się, że nie rozpoznaję szalików. Nie wiem, kto komu tam kibicował. Mnie to mało obchodzi. Ale jest przekreślony sierp i młot na jednym z, na takim frontalnym, na środku zdjęcia, największym banerze, na największej chorągwi, czy to był plakat, czy coś takiego, nie przyglądałem się dokładnie. Chodzi tylko o to, że jest przekreślony symbol sierpa i młota. No wiadomo, jak ktoś jest antykomunistą, no to wiadomo, że jest faszystą, rasistą, naziolem i tak dalej, i tak dalej. Taka właśnie ilustracja. No nie udało im się znaleźć żadnych antysemickich haseł, nic z tych rzeczy. Znaleźli przekreślony sierp i młot, stop komunizmowi, czy coś takiego, jakieś takie hasło i oczywiście to od razu legitymizuje cały ten artykuł, oczywiście, z którym no, nie sposób się nie zgodzić. Numer 7. Pozostajemy jeszcze przez moment na polskim podwórku. Dwaj misjonarze, pan Juliusz Braun oraz Stanisław Jekiełek, czyli prezes TVP oraz przewodniczący Rady Nadzorczej spółki, jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, bo taki chyba jest statut, nie? TVP. Poskarżyli się naszym ministrom i tu też fajne zdublowane stanowisko, które mnie zawsze bawiło, Jacek Rostowski i Mikołaj Budzanowski. Ci dwaj misjonarze wystosowali listy właśnie do ministra finansów i ministra Skarbu Państwa, skarżąc się na to, że jakichkolwiek metod by nie próbowali, żeby coś tam ruszyć, coś wskrzesić, to w jakiś dziwny, magiczny, niezrozumiały sposób TVP zaczyna przynosić straty. Ludzie nie chcą się tam ogłaszać, jest coraz gorzej i że przydałoby się ścignąć kogoś o to, żeby ten abonament albo, nie wiem, był wyższy, albo jakieś ulgi poobcinać ludziom, albo nakazać emerytom płacić ten abonament, czy rencistom, komukolwiek, kto tam ma jakąś zniżkę czy coś. W komórce można oglądać telewizję, czy na internecie, to trzeba wszystkim przypiąć. Prąd przecież, miał być taki pomysł, żeby przez prąd był pobierany abonament. Każdy, kto ma w domu prąd, ma płacić w rachunku za prąd abonament. To nie wiem, od kilowata czego. Nie wiadomo tego po prostu, w żaden sposób. Natomiast coś trzeba zrobić, bo z naszą TVP, kochaną tak zwaną reżimową, jest coraz gorzej. Oczywiście żadna inna telewizja nie ma Tomasza Lisa, żadna inna telewizja nie ma Hanny Smoktunowicz, ale w jakiś dziwny sposób nie przekłada się to na wpływy z abonamentu. W tym artykule, który trafił do mnie, nic nie ma, a przynajmniej w tych listach wysyłanych przez pana Brauna i pana Jekiełka, nie ma nic o oglądalności. To jest już taki ciekawy, dla mnie to jest pierwszy wyraz, że nie dziwię się, że ten system pada. Znaczy tam nie ma nic o oglądalności, to jest tylko o ściągalności abonamentu. Nikt nie wie, ile osób tak naprawdę ogląda tą TVP, chyba już mniej niż jest tam zatrudnionych.
Zatrudnionych tam jest 3,5 tysiąca pracowników, to myślę, że mniej więcej. No nie, no może tam emeryci oglądają Modę na sukces czy Klan, nie? Tyle. No ale dobra, ale to jest taki system, że tu nie liczy się produkt, tu nie liczy się oglądalność, nie liczy się sprzedawalność, dystrybucja i tak dalej, tylko liczą się dotacje. Zatrudnimy dziennikarza, którego lubimy, zatrudnimy pana prezesa, którego lubimy, poszerzymy radę nadzorczą, później zwolnimy jego żonę, zapłacimy jej ileś tam odszkodowania, jak jeśli skończą pieniądze, to ją zatrudnimy na innym kanale. No to generalnie będziemy sobie ten torcik kroić i będzie miło. A rząd musi zmusić Polaków do zapłacenia abonamentu, żeby nam to wszystko, prawda, zasponsorować, a żeby tak nie wyglądało, że my nic nie robimy, to tam raz na jakiś czas Maryla coś zaśpiewa i Piotr Kraśko coś powie o globalnym ociepleniu, nic ponadto. No liczby są raczej smutne, znaczy o ile mnie na przykład cieszy, idea państwowej telewizji jest według mnie bez sensu całkowicie, więc jeśli jedyny przekaz rynkowy, o jakim tutaj w ogóle mówimy, jest taki, że ludzie nie chcą tego kupować, ludzie nie uważają abonamentu za słuszną umowę, nie chcą podporządkowywać się tej umowie i coraz mniej ludzi płaci abonament, pomijając fakt, że coraz mniej ludzi stać na to, żeby zapłacić abonament. Reklamodawcy się wycofują. Mimo tego 76% przychodów TVP to jest sponsoring i reklamy. Czyli tak naprawdę ta ostatnia ćwiartka to jest abonament, który teoretycznie ludzie powinni płacić. I teraz ta ćwiartka powinna być dwa razy większa, oczywiście ta telewizja, to wszystko wiemy. Ale to, że ludzie nie chcą tego kupować, że reklamodawcy wycofują się z tej telewizji, to jest jedyna informacja rynkowa, jaką w tym momencie jesteśmy w stanie w tym przedziwnym systemie znaleźć. W tym gąszczu informacji. I rynek mówi, nie chcemy was. Nie nadajecie produktu, który ma jakikolwiek sens. No i dobra, i teraz jest kwestia misyjności, prawda? Czyli teatry telewizji, spektakle, takie tam rzeczy. Później się okazuje, że pod misyjność jest też właśnie dopisane jakieś tam podróże Maryli czy inne rzeczy. Tam Stachurski w Opolu. No, dobra, okej. Dużo nie kosztuje tak naprawdę. Ale się okazuje, że minister Boni i Bogdan Zdrojewski się wypowiadali a propos tego, w jaki sposób tą telewizję finansować. No i wśród różnych poutyskiwań na to, że to Poczta Polska powinna w ogóle, bo ona jest odpowiedzialna za zbieranie abonamentu, ma z tego jeszcze swój procent, więc to na nią powinniśmy wsiąść, na Pocztę Polską w ogóle, pozwać ją do sądu. To tego akurat Boni ze Zdrojewskim aż tak mocno nie poruszali, ale chcieliby coś zmienić. Na przykład Michał Boni proponuje nowego zdefiniowania misji publicznej. Brawo. To na pewno pomoże. To na pewno sprawi, że telewizja będzie oferowała ciekawsze programy. Wystarczy zmienić definicję misji publicznej, prawda? Bo jest misja publiczna, to jest ostatni argument, którym jesteś w stanie kogokolwiek przekonać na to, żeby płacił jeszcze na ten moloch. To jest ostatni argument. Bo ludzie widzą, że wszystko inne mogą dostać wszędzie indziej. Później się okazuje, że prywatne stacje tak naprawdę lepiej, jeśli by przyjąć obiektywne założenia, prywatne stacje mają większą misyjność i lepiej by realizowały, gdyby miały przymusową misyjność wpisaną, to byłyby lepsze w egzekwowaniu tej misyjności niż TVP. Plus TVP, jak się okazuje, w pierwszej kolejności rezygnuje z misyjnych projektów, by zachować te komercyjne, które są potrzebne, prawda, wiadomo na co, bo już to wcześniej wymieniłem wszystko. Tak więc Michał Boni proponuje zmienić definicję misji publicznej. No nic prostszego. Bogdan Zdrojewski, nasz minister chałtury i dziadostwa narodowego, zadeklarował, czytamy we Wproście, że ani w tym, ani w przyszłym roku nie zmienią się zasady finansowania, bla, bla, bla. Zaznaczył, że możliwe jest rozwiązanie doraźne. I to jest tutaj to rozwiązanie Bogdana Zdrojewskiego, przeczytam, już schodzę z beczki, bo to jest puenta tego artykułu, totalna. Rozwiązanie doraźne ma polegać na tym, że przeznaczymy określone kwoty wprost z budżetu państwa na realizację programów, które zostaną zdefiniowane jako misyjne. Czyli pan minister chce drugi raz z budżetu państwa, drugi raz pieniędzmi, drugi raz wyciągniętymi od ludzi, zapłacić za to samo. Bo tym się różni telewizja publiczna, że ma misyjność, tym się różni od komercyjnych stacji. I dlatego się płaci abonament. I teoretycznie dlatego reklamy nie pojawiają się w środku odcinka czy w środku filmu, nad czym też oczywiście ubolewa pan prezes Braun i pan Jekiełek, że to jest tam 380 milionów w ciągu roku im zabiera. Tracą przez to, że nie ma reklamy w środku filmu. Krótki film o zabijaniu trwałby 6 godzin po prostu, jakby jeszcze mogli reklamy do środka pakować.
No cóż, natomiast no, po prostu no, wróćmy do puenty i tyle i zakończmy ten biedny news reżimowy tym hasłem, że pan Zdrojewski po prostu drugi raz pieniędzmi publicznymi chce płacić za coś, na co już te pieniądze poszły. Media, radio, prasa, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy i dobra, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media chłostające czerwoną hołotę. Od każdego z was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz? Patrzysz? A czy pomagasz? Już dziś wejdź na swoje facebookowe konto, wpisz w wyszukiwanie Tomasz Agencki i zaproś do znajomych. Komentuj, klikaj, że lubisz i udostępniaj. Nawet najmniejsze dzieło samo się przecież nie zrobi. Numer 6. Prokuratorzy w Gdańsku robią wszystko, żeby nie oskarżyć ich o faszyzm. To oczywiście posługujemy się kodem kulturowym z tego artykułu o BBC, prawda? Dokładnie prokuratura rejonowa w Gdańsku w Rzeszczu odmówiła wszczęcia dochodzenia. Czy w ogóle nawet nie chcą zaczynać dyskutować na ten temat, czy zainstalowanie i ubranie bramy numer 2 Stoczni Gdańskiej, odtworzenie jej wizerunku, jej imidżu, jej stylu sprzed 30 lat, to jest w ogóle w porządku, czy to jest nie w porządku? No pierwsze pytanie, jakie się pojawia, to takie, że jeśli ktoś jest właścicielem jakiejś bramy, to ma prawo zrobić z tą bramą, co chce, prawda? Możesz pomalować ją na dowolny kolor i tak dalej, ale pytanie, czy przypadkiem tak zwanymi ozdobami, które chcesz zainstalować na tej bramie, nie łamiesz pewnych zasad dobrego smaku, tudzież na przykład nie łamiesz zakazu promowania zbrodniczej ideologii? No bo kwestia rozbija się o to, żeby Stocznię Gdańską tak przemalować, przynajmniej bramę, tą najsłynniejszą bramę numer 2, żeby z powrotem był tam napis imienia Lenina, żeby pojawiły się wszystkie jakieś tam hasełka, które były. Dziękujemy za dobrą pracę, ma być napisem, który żegna stoczniowców. No to dobra, powiedzmy, że napisem dziękujemy za dobrą pracę, nikt nikogo nie uraża. Ale jest to część całej maskarady, bo brama ma odzyskać swój oryginalny PRL-owski szary kolor. Napis Stocznia Gdańska imienia Lenina. Obecnie widnieje Stocznia Gdańska S.A. I teraz jest pytanie, czy nazywanie Stoczni Gdańskiej spółki akcyjnej Stocznią Gdańską imienia Lenina nie wprowadza na przykład kogoś w błąd? Jeśli ktoś będzie jeździł samochodem i szukał Stoczni Gdańskiej S.A., niekoniecznie musi pomyśleć, że to jest to samo. Może jest kilka Stoczni Gdańskiej. Nie, dobra, żartuję. Czy nie wprowadzamy w błąd, pierwsza rzecz? Czy nie promujemy pewnej ideologii, która dosyć dużo czasu zajęła, żeby się jej pozbyć? Bo były to kosztowne próby i kosztowne wysiłki. Już chyba nie musimy tutaj wchodzić w ogóle w lekcję historii, czym jest komunizm. No nie wiem, może niektórzy powinni taką lekcję odebrać. Wiceszefowa wrzeszczańskiej prokuratury Jolanta Matusiak twierdzi, że śledczy odmówili wszczęcia postępowania, bo uznali, że odtworzenie na bramie napisu Stocznia Gdańska imienia Lenina nie nosi znamion czynu zabronionego. Rekonstrukcja nie ma na celu propagowania komunizmu. Nie, Lenin, Stocznia, duży zakład jego imienia w samym środku Europy? Nie, no oczywiście, że nie. Skąd? Historyczny wygląd należy przywrócić, by mogła ona służyć celom edukacyjnym. To ludzie wtedy przyjadą i ci, którzy wcześniej się nie nauczyli, w sensie ci, którzy jeszcze nie wiedzą, kto to był Lenin, spojrzą i powiedzą, o, wreszcie wiem, kto to był Lenin. Koleś, który zakładał stocznię, tak? To musiał być dobry człowiek. Ma przypominać o zdarzeniach, jakie rozegrały się tutaj przed laty. No nie wiem, jeśli ja zobaczę jakąś stocznię imienia Lenina, to co ja mam przypominać sobie o zdarzeniach, które tam się wydarzyły? To ma być cel edukacyjny? No ja rozumiem, że środowiska typu nigdy więcej nie zajmą się taką sprawą. Ale to też ciekawe, czy nie można byłoby wytłumaczyć w takim razie, że może, nie wiem, rozklejanie czy malowanie swastyk na ścianach ma też przypominać o zdarzeniach, jakie się tutaj na naszej polskiej ziemi wydarzały. I też jest to cel edukacyjny, prawda? Może jeszcze spalmy parę budynków w Warszawie. Żeby pokazać, jak to kiedyś wyglądało. Rozpalmy w piecach Majdanka w ogóle. W celach edukacyjnych oczywiście. Jasne, świetnie. Nie promujemy żadnej złowrogiej ideologii. No gdzieżbyśmy. Prokurator wyjaśnia, że ewentualne zażalenie przysługiwałoby bowiem tylko osobom pokrzywdzonym. No ale cóż, no, w Polsce
oficjalnie nie ma ludzi pokrzywdzonych przez komunizm, więc tak też będzie. Na stoczni napis, że jest imienia Lenina, a w loży prezydenckiej na Euro 2012 Putin. Nie żartuję. Putin będzie siedział na Euro 2012 w loży prezydenckiej, a nasz tak zwany prezydent Komorowski z trenerami, czy gdzieś tam, w jakimś tam okienku, nie wiem. Oby tylko jego loża wychodziła na boisko. Dobra, ale o tym było w mediach mainstreamowych, w takim razie nie będziemy się tym zajmować, przechodzimy do następnej wiadomości. Towarzyszu Stalin, żyje i zwycięża twoje dzieło. Prowadzi nas twoja nauka. Prowadzi nas twoja partia. Agent Tomasz. Numer 5. A tymczasem rozwija nam się w najlepsze nasza około unijna działalność i aktywność przy różnych komitetów czy też agencji. W 2004 roku było ich gdzieś tak 26, a w tym roku, jak się okazało, jest ich 52. To są różnego rodzaju takie małe organizmy, które na przykład zajmują się prawami człowieka. No i tak się zajmują, że się przez podział rozmnażają i takich malutkich organizacji, które mówią o prawach człowieka, jest coraz więcej. Sama liczba tych agentów się podwoiła, natomiast okazuje się, że bardzo łatwo jest taką założyć i można nawet dostać bardzo szybko pieniądze. No i wiadomo, że wystarczy wpisać w statut, czy gdzieś jakąś tam misyjność, tudzież w nazwę, coś co obecnie chwyta w Europie, to tam zmiany klimatyczne, przemoc wobec kobiet, tam zużycie węgla, dekarbonizacja, czy właśnie prawa człowieka. Wszystko wspaniałe, w ogóle niesamowite, rozwojowe i potrzebne tematy, ale już tak, żeby później coś w tej grupie się działo i żeby ci reprezentanci coś robili, to zdarza się. Nie można powiedzieć, że nie. Kosztuje dużo, to prawda, też trudno zaprzeczyć, ale nie zawsze. To znaczy, zawsze dużo kosztuje, ale nie zawsze te grupy są tak aktywne, jakby się okazało, że to tak naprawdę miało być. Innymi słowy, ściemniają po prostu, co tu kryć. Think Tank Open Europe opracował swój raport z okazji tego, że Komisja Europejska w ogóle jest w tym momencie na etapie publikowania swojego budżetu na 2013 rok. No i Think Tank zaproponował, że co by w tym budżecie nie było, to należałoby przynajmniej połowę z tych agencji w ogóle obciąć. 1/5, czy tak około 10 agencji napisali, że w ogóle jest przeciwskuteczna. Dosyć łagodnie, trzeba przyznać, potraktowali te różnego rodzaju komitety i agencje. Utrzymanie tych 50 paru, nie wiem jak to nazwać, ciał, środowisk, grup, zarządów, nie wiadomo jak to generalnie nazwać. Nie, może potrzebujemy jakiegoś słowa na to, które by to określiło. Pijawek? Nie, bez sensu. Działaczy? To jest 2,6 miliarda euro rocznie. I generalnie trzeba zauważyć, że nic z tego nie płynie. To znaczy nic z tego nie płynie. To jest jakby w jakiś sposób, w ideologiczny sposób jest to kontynuacja naszych rozważań na temat abonamentu TVP. 2,6 miliarda euro idzie na różnego rodzaju agencje, które nic nie tworzą. To jest jeden z takich pomysłów, że być może niektóre z tych agencji mogą pomóc, ale można byłoby dużo ograniczyć zarówno ich ilość, jak i bardzo mocno odchudzić budżety poszczególnych agencji. 90% finansowania na te agencje Komisji Europejskiej, działające pod parasolem Komisji Europejskiej, 90% idzie z finansowania na to z Unii Europejskiej, 10 z krajów, które nie są w Unii Europejskiej. Trafiły do mnie też wyliczenia. Francuzi płacą 386 milionów euro rocznie, Niemcy 490, Brytyjczycy 362. Czyli generalnie nie Francja płaci najwięcej, ciekawe. Nie, Niemcy płacą najwięcej, przepraszam, 490. Niemcy. No, Niemcy generalnie lubią płacić dużo, to sobie płacą, nie? To jest słuszne przecież. I Open Europe podaje oczywiście przykłady, czyli to, co interesuje wszystkich. Komisja dotycząca społeczna, komisja ekonomiczna, która istnieje już od lat 50. tak naprawdę, nie ma żadnego wpływu na... Nie przedstawiła żadnej propozycji przez ostatnie lata. Ale oczywiście kosztują 129 milionów euro rocznie.
To jest taki niuans, ale na przykład Komisja Europejska Środowiskowa wydała ostatnio 250 tysięcy euro na swoje PR-owe rzeczy, żeby właśnie przetrwać, w sensie na różnego rodzaju działania medialne i tak dalej. Czyli nic konkretnego, żadnych tych, tylko samo przetrwanie tyle ich kosztowało. Oprócz tego 300 tysięcy euro wydali na tak zwaną żywą mapę Europy, którą stworzyli z 5 tysięcy małych roślinek. Poprzyczepiali je do ściany w swojej siedzibie w Kopenhadze i to miało jakby zilustrować znaczenie poziomych pionowych ogrodów. Takie coś. 5 tysięcy roślinek, 300 tysięcy euro. Pobudza wyobraźnię, prawda? Bardzo. Tak jak ten napis na stoczni. No i oczywiście Open Europe już tam oblicza, że można byłoby miliardy zaoszczędzić w pierwszych miesiącach, tam 600 milionów euro i tak dalej, i tak dalej. Ale nie wiadomo, jak Komisja Europejska się tak naprawdę do tego odniesie, no bo wiadomo, że raczej Europejska Komisja obiecywała, że będzie zatrudniać i działać przeciwko bezrobociu, prawda? Więc trudno spodziewać się tego, żeby mieli kogoś zwolnić, a już na pewno nie zrobią tego swoim dobrym znajomym. Co profesor Macierewicz zrobi, jeżeli za kilka lat znowu, oczywiście pod innym rządem, relacja długu do PKB miałaby rosnąć? Postawi drugi licznik. Nie ukradłbyś samochodu. Nie ukradłbyś samolotu. Nie ukradłbyś słonia z zoo. Słuchanie Agent Tomasza bez polecania znajomym to kradzież. Po użyciu zapozna się z dowolną osobą w celu przekazania jej namiarów na podcast Agent Tomasz. Facebook Tomasz Agencki. Strona agenttomasz.pl. Możliwe działania uboczne, zmiana poglądów, utrata mocno rywalizujących przyjaciół, pogłębione wahania w dniach wyborów, głód wiedzy, ataki śmiechu. Numer 4. Dobra, teraz informacja, której nie da się tak naprawdę zrozumieć. Przepraszam, że was zarzucam czymś takim. Nie powinienem, wiem, rozumiem. Globalne zmiany klimatu, ale jeszcze póki co mamy tutaj do czynienia z globalnym ociepleniem. Globalne ocieplenie spotkało się z feminizmem. Dla mnie zawsze, kiedy jakikolwiek reżim zaczyna zajmować się głupotami, jest to ustawiać sobie głupotę jako priorytet, bo co za tym idzie, wydaje na to mnóstwo pieniędzy, to jest dobra informacja, bo to znaczy, że ten reżim pada. Upadek reżimu jest generalnie dobrą informacją, bo na nim może wyrosnąć coś fajnego. Nie zawsze, może też wyrosnąć coś złego, ale bez upadku reżimu nic się nie zmieni. Obecnie reżim unijny postanowił połączyć siły wyznawców globalnego ocieplenia z feminizmem. Klimatologów z feminizmem, ale w jakiś taki przedziwny sposób. To się okazuje być dosyć powszechnym ruchem. Zastanawiam się, czy to jest tak, że ci ludzie, którzy promują na świecie religię zmiany klimatu, próbują do swoich szeregów zaprosić feministki i walczyć w jakiś sposób razem. Nie wiadomo o co oczywiście, poza dotacjami, bo poza dotacjami to ja nie widzę tutaj żadnego sensu i celu. Czy to feministki próbują zaorać troszeczkę globalnego ocieplenia, przyciąć sobie trochę tego tortu dla siebie. Nie wiem, kto kogo ciągnie, kto na jakim poziomie się dogadał, ale okazuje się, że to jest to kwestia nowa. Znaczy, 2 tygodnie temu nic na ten temat nie było. W zeszłym tygodniu niemieccy zieleni przedstawili taki projekt w Parlamencie Europejskim i okazuje się, że to nagle jest... W tym tygodniu stało się to oficjalną rezolucją Parlamentu Europejskiego, ale jednocześnie w jakiś niesamowicie zorganizowany sposób na internecie, na Facebookach, Twitterach i tak dalej, pojawiło się mnóstwo filmików, że jakieś kobiety z Meksyku lepiej reagują na suszę, bo to one wymyśliły system ostrzegania, że jakieś kobiety gdzieś z Peru dostosowują się szybciej do globalnego ocieplenia i to one generalnie, one na zmiany klimatu reagują gorzej niż mężczyźni, nie jest to wytłumaczone na jakim poziomie reagują gorzej, ale są niesamowicie mądre, bo tam jakaś Indianka opracowała jakiś system wiatraków, mądra dziewczyna, wiecie, teges śmeges. I to nagle ma wszystko w jakiś sposób sprawić, że co? Nie wiadomo jeszcze co. Póki co dostajemy stek przedziwnych wiadomości, które właśnie dlatego zacząłem tą informację od hasła, że nie wiem, jak to zinterpretować. Nie wiem, jak w jaki sposób tą informację przetworzyć. I że mam z tym ogromny problem, ale uważam, że o tym trzeba wspomnieć w agencie.
Zmiana klimatu nasila dyskryminację na płeć oraz uniknięcie groźnej zmiany klimatu musi stanowić najwyższy priorytet zarówno dla polityki wewnętrznej, jak i zewnętrznej Unii Europejskiej. Komisja Europejska i Rada Europejska powinna włączyć kwestie płci na każdym, do każdego etapu strategicznych, politycznych decyzji dotyczących klimatu, do ich tworzenia oraz aż po finansowanie, wdrażanie i ocenę itd. I teraz tak, Parlament Europejski będzie mógł kwestionować propozycje Komisji Europejskiej, jeśli uzna je za niezgodne z dominującym w parlamencie poglądem na związek między kwestią kobiecą a zmianą klimatyczną. Wydawało mi się, że ta informacja będzie śmieszna, ale ona jest w jakiś sposób żałosna? Parlament zwraca się do państw członkowskich o uwzględnienie aspektu płci w strategiach na rzecz przeciwdziałania klęskom żywiołowym. Te tłumaczenie podaję za stroną internetową Rzeczpospolitej. Apeluje o opracowanie wskaźnika przyjazności dla klimatu jako alternatywy dla wskaźnika PKB. Miałby on służyć monitorowaniu wpływu wzrostu konsumpcji i wzorów stylu życia na zmianę klimatu. Bez sprawiedliwości w dziedzinie klimatu nie da się osiągnąć prawdziwej równości płci. To jest ten moment, kiedy reżim upada. Obserwujcie, miejcie oczy szeroko otwarte, bo to się dzieje na naszych oczach, moi drodzy. Oczywiście to nie jest tak, że jeśli ja się śmieję z takich rezolucji, to znaczy, że nie zależy mi na tym, żeby korzystać z czystego środowiska i że jestem jakimś wrogiem natury czy wrogiem kobiet, ale próbuję się z ludzi, którzy kwestionują religię globalnego ocieplenia, już się ich porównuje do ludzi, którzy zaprzeczają Holokaustowi. Teraz się okazuje, że ktoś będzie próbował podnieść rękę i powiedzieć zaraz, ale ja tego nie rozumiem, ja w to nie wierzę, to jest chyba za mało jeszcze, to jest za drogie, zbyt kosztowne, nie wiemy, do czego to doprowadzi. To nagle się też okazuje, że jesteś wrogiem kobiet. Jeśli tylko przyjdzie ci do głowy jakaś kontestacja tematu globalnego ocieplenia. Za przyjęciem rezolucji była Lena Kolarska-Bobińska, Jacek Protasiewicz, Jacek Sariusz-Wolski, Joanna Skrzydlewska, Jarosław Wałęsa, Krzysztof Lisek, Bogusław Sonik wstrzymał się od głosu. Konserwatyści odrzucili tą. Wiadomo, że socjaliści, czyli SLD, wszyscy za tym oczywiście głosowali jak najbardziej. Joanna Senyszyn się bardzo ucieszyła z tej rezolucji. Tutaj podaję właśnie za rzepą. Ponad 70... Nie będę udawał jej głosu, wybaczcie, nie chcę się teraz. Ponad 70% ofiar klęsk żywiołowych to właśnie kobiety. Mam nadzieję, że takich działań, które będą łączyły różne zjawiska z płcią i chroniły kobiety, będzie więcej. Kolarska-Bobińska z kolei mówi, że ocieplenie, brak wody, klimat dotykają osoby ubogie i kobiety, bo to one ponoszą ciężary związane z zabezpieczeniem rodzin. Tak więc oficjalnie Unia Europejska powiązała globalistykę ociepleniową z feminizmem. Gratulujemy. Ekolodzy przekonują jednak, że to ostatnia chwila, by uratować świat przed klimatyczną katastrofą. To nie nadmiar władzy Unii Europejskiej jest dla nas zagrożeniem. Wysoki Sejmie, Europa jest kobietą. Dlatego apeluję o mniej niepotrzebnych, męskich ambicji. Kto będzie samcem alfa? Bez perspektywy członkostwa w strefie euro Polska znajdzie się... Zagrożeniem naszej suwerenności jest tej władzy niedostatek. Myśmy się na to zgodzili w takim samym sensie, jak mogliśmy się zgodzić na Jałtę czy na parę innych traktatów międzynarodowych. Czy PiS, który jest przeciwny strefie euro, nie wie, że bez strefy euro Polska nie będzie miała miliardów euro? And I think, frankly, when it comes to chaos, you ain't seen nothing yet. Agent Tomasz. Tak się rozgadałem a propos upadającego imperium w poprzednim newsie, że w tym ograniczę się do suchych faktów i przez to, miejmy nadzieję, będzie on krótszy od pozostałych. Numer 3. Dług publiczny strefy euro wzrósł w ubiegłym roku do najwyższego poziomu w historii wspólnej, kochanej, wspaniałej naszej jedynej waluty. No jeszcze nie naszej i oby. Dług publiczny 17 krajów strefy euro wyniósł w 2011 roku 87,2% PKB. Tuci oczywiście wszystkie jakieś tam Junckersy i tak dalej powiedzą, że czy Schlaube powie, że nie, to jeszcze nic, bo przecież już w Stanach Zjednoczonych jest powyżej 100, a Japonia to ma 400 w ogóle. Cóż, dług publiczny Grecji, najwyższy w strefie euro, wyniósł 165,3%
PKB. No ale niedługo będziemy mieli ten nowy taki licznik, co mówiłem w zeszłym wejściu, o tym wspominałem, że będziemy mieli licznik tam globalnego ocieplania kobiet czy coś takiego. To byłoby nawet. W Estonii jest najniższy, ma 6% PKB, ale jeśli chodzi o Grecję, jeśli chodzi o wychodzenie z reżimu, to Europejski Bank Centralny pozwala zadłużonym greckim firmom spłacać dług za pomocą drachmy. I tu jest... W tym szczególe tkwi diabeł, nie? Drachma. Przecież drachma to jest jakaś tam dwudziestowieczna waluta w ogóle. Tego. Grecy ją mieli od niepamiętnych czasów, od 10 lat mają euro, to już może już okazać się, że to euro jest niewiele warte, przynajmniej to greckie euro. A gdzieś słyszałem, że ponoć trzeba zbierać monety euro, które zostały wydrukowane w Grecji, że to ponoć będzie numizmatycznym jakimś klejnocikiem wkrótce. No nie wiem, jak teraz... Ja przyznam szczerze, że złapałem się na tym, że sprawdzam na odwrocie, na rewersie każdego euracza. Chodzi o monety 1 euro. Rzeczywiście, czy zostały wyprodukowane w Grecji, ale jeszcze mi się nie trafiło. Bo tak zawsze można byłoby wrzucić do skarbonki, a nuż się człowiek dowie, że greckie euro nagle są warte 2 euro na rynku. Za parę lat takie greckie euro może być całkiem fajnym gadżetem w kolekcji, nie? Gdzieś krążą przecież te euro po świecie. Dobra, miałem się nie rozgadywać. Pierwszym takim podmiotem jest greckie przedsiębiorstwo energetyczne, które generalnie wisi około 1,5 miliona euro Europejskiemu Bankowi Centralnemu, ale Europejski Bank Centralny zaprzecza, że miałby się szykować na upadek strefy euro, ale jednocześnie, to nawet nie chodzi o upadek strefy euro, tylko chodzi o samo wyjście Grecji ze strefy euro. Jednocześnie pani, niech sobie przypomnę, Helen Cavadia, która jest rzecznikiem prasowym Europejskiego Banku Inwestycyjnego, bo to chodzi o ten bank, potwierdziła, że niedługo może być to stałą procedurą i przygotowują się do tego, żeby inne państwa też mogły wykupywać swoje długi za pomocą starych walut. Ja wiem, że są różnorakie interpretacje tego wydarzenia. Zależy od tego, czy się jest w unijnym parlamencie, w partii reformatorów, czy w partii socjalistów itd., itd. Ale wydaje mi się, że jest to fakt godny odnotowania i w jakiś sposób flirtuje on, chociaż nie bezpośrednio, z poprzednią informacją a propos tego właśnie globalnego ocieplania kobiet. Okej, to jak obiecałem, nie będę się rozgadywał a propos Europejskiego Banku Inwestycyjnego i jego inwestowania, tudzież spekulacji na drachmę. Jedziemy dalej. Przed nami dwie ostatnie wiadomości z 17 tygodnia 2012 roku. Polska zainteresowana jest działaniem we wszystkich możliwych kierunkach na rzecz wzmocnienia strefy euro. Numer 2. Dwa ostatnie newsy w dzisiejszym agencie będą czymś w rodzaju otwarcia pewnych spraw, o których z pewnością będziemy mówić w kolejnych odcinkach. Big Boy nazywał się Pitbull, od którego wszystko się zaczęło. 2009 rok, małżeństwo George i Shelley. Kiedy pierwszy raz Pitbull sąsiadów zapędził do rogu bezbronną Shelley, a George zadzwonił tylko i wyłącznie do właściciela. Za drugim razem zadzwonił do służb zajmujących się zwierzętami. Kiedy sytuacja wydarzyła się po raz trzeci, zadzwonił ponownie do służb porządkowych i one tym razem wreszcie pojawiły się na miejscu. Ale oficer tych służb porządkowych do walki z bezdomnymi psami itd., tudzież psami pozostawionymi bez opieki, doradził George'owi, żeby nie używał gazu pieprzowego, ponieważ zajmuje to parę sekund, zanim tak naprawdę gaz pieprzowy zacznie działać, a pies w ułamku sekundy tak naprawdę może dobrać się do gardła. Oficer polecił George'owi kupienie broni na wszelki wypadek. Po jakimś czasie George zaczął chodzić po osiedlu z tą bronią i jak się okazało, spełniał się całkiem dobrze jako taki Texas Ranger, to o tyle, że to było w Sanford na Florydzie.
Ale cóż, jakby to nazwać? Stróż ulicy, troszeczkę nadgorliwy ochroniarz samouk. W ten sposób, tam może ten zawód nie jest regulowany, tak jak w Polsce. No i wszystko było generalnie w porządku. George współpracował z policją, sąsiedzi się bardzo cieszyli, bo okazało się, że w okolicy zaczęło się robić troszeczkę niebezpiecznie i zawsze myśleli, że jak taki pan będzie chodził dookoła między blokami, to a nuż coś zauważy, kradzież samochodu, sklepu, czegokolwiek. Zresztą coś takiego nie jest wcale rzeczą niespotykaną, jeśli chodzi o Amerykę Północną. I cóż, wszystko było w porządku, aż do pewnego momentu, w którym George zauważył podejrzanie zachowującego się młodzieńca, mniej więcej w wieku 17 lat, ciemnoskóry, zakapturzony. Skontaktował się z policją. Policja za bardzo nie mogła na to zareagować, no bo co mogą mu powiedzieć? No to, takich zakapturzonych młodzieniasów to tam jest od groma. Każdy, kto grał w Grand Theft Auto, wie o tym doskonale. Co się wydarzyło przez następne parę minut, jest obecnie rozpatrywane w sądach i jest rozciągane po wszystkich dziennikach, mediach w Stanach Zjednoczonych i zrobiła się z tego sprawa ogromnie polityczna, ponieważ chłopaczek w kapturze nie żyje, zginął z broni George'a. Wygląda na to, że była to szamotanina. Dowody wskazują na to, że kotłowali się przed tym, jak ten młody chłopak Trayvon Martin zmarł, ale fakty pojawiają się co parę dni nowe. Na dzień dzisiejszy George Zimmerman wyszedł za kaucją, jest oskarżony o morderstwo drugiego stopnia, czyli spowodowanie śmierci bez premedytacji. Chociaż ta sprawa nie jest nowa, mówimy o tym dopiero teraz. Znaczy ja mówię o tym dopiero teraz. Powiem wam szczerze, przez 2 czy 3 tygodnie ta rzecz, to wydarzenie, to morderstwo, zabójstwo, właśnie tego jeszcze nie wiemy, ta śmierć, to przypadek Zimmermana i Trayvona Martina jest na pierwszych stronach, jeśli chodzi o Amerykę Północną. Ale przyznam szczerze, że do pewnego stopnia nie chciałem w ogóle wchodzić w ten temat. Znaczy, jak tylko o tym usłyszałem, jak tylko to się zaczęło parę tygodni temu, to świadomie z premedytacją w to nie wchodziłem. Widziałem, że strasznie żrą się wszyscy czarni rasiści w ogóle z konserwatystami, że od razu będzie opcja, czy można nosić broń na ulicy, czy tak dalej, czy każdy, kto jest w kapturze, jest od razu, nie może być sprawiedliwie osądzony i tak dalej. George z kolei tamten zabity, nie wiadomo o co chodzi tak naprawdę. Jakiś senator demokratów w ogóle przychodzi w kapturze w ogóle na posiedzenie. Takie rzeczy tam się wydarzały. Dla mnie sprawa przez jakiś czas nie kwalifikowała się do tego, żeby mówić o niej w agencie. Ponieważ jak wiemy doskonale, takich sytuacji, że ktoś kogoś postrzelił, zabił, chcący, niechcący, na ulicy, murzyn białego, biały metysa, metys murzyna, murzyn Chińczyka, to jest mnóstwo, nie? Każdy, kto widział The Wire, wie doskonale, że to nigdy nie jest tak, że tylko biali strzelają do białych, czarni do czarnych, metysi do metysów, Indianie do Indiańców, Chińczycy do Chińczyków, prawda? Tu akurat jest tolerancja. Teraz widzę, że polskie media już tą sprawę zamknęły. Polskie radio podaje, że George Zimmerman jest sprawcą zabójstwa nieuzbrojonego czarnoskórego. Natychmiast robią z tego kwestię rasową też i oczywiście, no już jest zabójstwo. To już w ogóle polskie radio na przykład już przybiło młotkiem, klepnęło, wydało werdykt i teraz tylko czekamy na karę. Ja myślę, że w osobnym wejściu tak naprawdę powinienem wymienić po kolei chyba wszystkie kłamstwa, jakie towarzyszyły tej kampanii. Bo to naprawdę przebija sprawę Sosnowieckiej Madzi. Kiedy tylko Trayvon Martin został postrzelony, w mediach pojawiły się zdjęcia 14-letniego Trayvona, a nie 17-letniego. George'a od razu pokazywano jako jakiegoś bysiora, który łazi ze spluwą po osiedlu. Który ma być jakimś białym skinheadem, bykiem, rasistą, nie wiadomo kim. Okazuje się, że koleś w ogóle nie jest ani biały, ani nie jest bysiorem, ani nie jest rasistą. No dobra, łaził z gnatem po ulicy, to prawda. Ale to jeszcze nie jest przestępstwem. Później się okazuje, że ma jakieś rany przedziwne na głowie. Że był świadek, który stwierdził, że Trayvon siedział na George'u i okładał go pięściami. Ten pistolet się w ogóle zaciął, jak się okazuje. Policja mówi, że to na pewno jest kwestia tego, że po prostu ten pistolet, George chciał wydobyć broń, pistolet wystrzelił i Trayvon Martin leży martwy.
Ale oczywiście media w jakiś dziwny sposób, amerykańskie media w dziwny, ale tak naprawdę wiemy, że nic w tym dziwnego. Natychmiast tą sprawę sklasyfikowały jako biały rasista, napad na biegnego chłopaczka bez powodu i tak dalej, i tak dalej. Tysiące przekłamań jest w stosunku zarówno do Trayvona, jak i do George'a. Tylko okazuje się, że w stosunku do Trayvona to niekoniecznie był on takim świętoszkiem, za jakiego się go prezentuje, a do George'a Zimmermana, czyli właśnie tego ochroniarza z bronią domorosłego, niekoniecznie aż tak straszny jest, jak co niektóre media go malują. W tym momencie sytuacja jest taka, że jak już wspomniałem, on wyszedł za kaucją, a na terenie Stanów Zjednoczonych dokonywane są lincze. I prawdziwi biali rasiści łażą po osiedlach w tym momencie i pilnują osiedli, białych osiedli, przed właśnie atakami młodych ludzi, którzy zainspirowani hasłami o sprawiedliwości rasowej i tak dalej, dokonują linczów i krzyczą hasła typu sprawiedliwość dla Trayvona i tak dalej. Mnóstwo osób zostało już pobitych i takich zgłoszeń jest coraz więcej. Więc póki co ja bym proponował zostawić tą sprawę tak, jak ona jest. Wydaje mi się, że ona może dwa tygodnie temu jeszcze niczym się nie różniła, ale przez ten tydzień ostatni strasznie dużo rzeczy się tutaj na zmieniało i ja jeszcze do tej sprawy wrócę w agencie. Tak jak mówię, ona jest na pierwszych stronach gazet i mediów typu NBC i typu CNN, więc George Zimmerman i Trayvon Martin. Możecie wpisać w Google, wyskoczy wam po prostu setka tysięcy informacji, dociekań, teorii spiskowych, przepowiedni i interpretacji. Tego wszystkiego jest pod dostatkiem. Ja tego czułem, że już w tym momencie trzeba o tym wspomnieć, żeby w następnym agencie, a może tydzień później, mieć punkt odniesienia. Bo czuję, że tu się jeszcze sporo będzie dziać. Numer 1. Jak to zazwyczaj bywa, pod koniec agenta zamykamy nasze spotkanie wiadomością iście deserową. W tym tygodniu będzie to deser ostrzeżenie. Stanowy Uniwersytet w Pensylwanii wraz z klubem kolegów i naukowców stowarzyszonych z NASA wystosowali odezwę do mieszkańców planety Ziemia. I to jest ważne i trzeba zaznaczyć, że chodzi tutaj o mieszkańców planety Ziemia, ponieważ w grę wchodzi nawiązanie kontaktu z mieszkańcami innych planet. Tutaj ci koledzy i naukowcy stowarzyszeni z NASA pod przewodnictwem, niestety nie wiem jaki jest tytuł naukowy tego pana, Shona Domagala Goldmana, wystosowali coś w rodzaju opcji, które nas czekają. Ponieważ według nich, jak najprawdopodobniej jesteśmy obserwowani przez mieszkańców innych planet. Dokonano badań, pomiarów i podzielono potencjalnych obcych, którzy mieliby się z nami skontaktować, na trzy kategorie. Pierwsza z nich to są obcy, z którymi spotkanie będzie dla nas korzyścią. To będą ci obcy, którzy na przykład wylądują na Ziemi i wyleczą raka. Albo dadzą nam lekarstwo na łupież. Drudzy to są neutralni, czyli z nimi spotkanie nie przyniesie żadnych ani korzyści, ani strat. I jak pewnie się wszyscy, którzy skończyli już 6 lat, domyślają, ci trzeci to są ci, których spotkania byśmy raczej sobie nie życzyli. No i tu oczywiście, jak to naukowcy związani z NASA przewidzieli, że jeśli by ci ta trzecia grupa miała nas zaatakować, to najprawdopodobniej głównie dlatego, że produkujemy zbyt dużo dwutlenku węgla. I nawet posunęli się w swoich przepowiedniach, wróżbach, ostrzeżeniach do tego, że my, emitując dwutlenek węgla i ocieplając tak mocno naszą planetę, zasługujemy na to, żeby nas wszystkich po prostu jakimiś kosmicznymi laserami wystrzelić, całą planetę zlikwidować i w ten sposób sprowadzić z powrotem ład kosmiczny. To są goście, którzy naprawdę uważają, że powinni wylądować na naszej planecie kosmici, którzy nam wszystkim za pomocą właśnie jakichś cudownych, tajemniczych, magicznych metod zaaplikują jakąś antykoncepcję i będziemy mogli rozmnażać się tylko raz na 40 lat.
I po oczywiście po, nie wiem, 300, 500, 600, 700 latach na Ziemi będzie tylko parę milionów osób. Potem z powrotem kosmici za te kilkaset lat wylądują na Ziemi i znowu nam coś zaaplikują i będziemy mogli wtedy utrzymać populację, nie wiem, 40 milionów osób na całej planecie. Dobra, są teorie spiskowe dotyczące tego, że to już się dzieje i to bez użycia kosmitów, ale to są na razie póki co teorie. Czasami całkiem przekonujące oczywiście, jak najbardziej, ale niestety mają tą jedną cechę, której ja nie lubię, otóż nie da się im zaprzeczyć. Czytałem takie opowiadanie kiedyś science fiction, dokładnie coś było w tym stylu. Tak więc to są naukowcy ze Stanowego Uniwersytetu Pensylwanii, którzy zalecają, nawet mocno zalecają, że żebyśmy zwiększyli szansę na to, żeby przetrwać, żeby ci, to byli ci źli kosmici, znaczy ci ekologiczni kosmici, którzy by wymazali człowieka, żeby już więcej nie produkował dwutlenku węgla, żebyśmy odsunęli w jakiś sposób, zmniejszyli szansę na to, że ci kosmici wylądują na naszej planecie, to powinniśmy jak najszybciej przestać nadawać sygnały kosmiczne w przestrzeń. Te takie tam, że jak wygląda człowiek, przywitanie i tak dalej, ale jeśli w ogóle już mielibyśmy jakieś wysyłać, to tylko z zapytaniami dotyczącymi dyskursów matematycznych, fizycznych i tak dalej, nie powinniśmy nic w tych sygnałach pisać o tym, że nam się klimat zmienia na planecie, ponieważ wtedy no wiecie, nie wywołuj wilka z lasu, może przylecieć taki ekologiczny kosmita i nas wszystkich po prostu tutaj wylaserzyć. Jeszcze taką puentą na koniec jakby tego wszystkiego, to jest to, że nawet jeśli ci te zielone ekoludki, ufoludki, przepraszam, miałyby nie wylądować na naszej planecie, to też lepiej będzie, jeśli my sami weźmiemy się za siebie i zatkamy kominy, nałożymy podatki od emisji dwutlenku węgla i uratujemy tą planetę po prostu sami dla siebie, jak śpiewała Beata Kozidrak w filmie Pan Kleks w kosmosie, może pamiętacie trzecią część Pana Kleksa, uratuj kosmos chociaż dla siebie, śpiewała Beata Kozidrak, bardzo piękna piosenka, to oni tutaj zalecają to jakby coś w tym stylu, tylko że może nie kosmos, tylko my się uratujemy przed kosmosem właśnie sami dla siebie. I to oczywiście rezonuje, cały czas rezonuje oczywiście wiadomość z Parlamentu Europejskiego o globalnym ociepleniu kobiet i o tych ustawach, ale dobra, to byśmy musieli wracać do tego, to była informacja w pierwszej części agenta, a my w tym momencie oficjalnie zamknęliśmy podsumowanie 17, jeśli się nie mylę, dobrze liczę, tygodnia 2012 roku. To był 21 odcinek drugiego sezonu agenta i zanim się usłyszymy w kolejnym agencie, to chciałbym przypomnieć, że po drodze będziemy mieli majówkę oczywiście przed nami, długi weekend, natomiast na 3 maja wypuściłem mini audiobooka, który do tej pory dostępny był tylko dla tych, którzy dokonali darowizny. Teraz oczywiście wszyscy ci, którzy dokonali darowizny, dostali nowe prezenty, które być może zostaną kiedyś udostępnione w przestrzeni, być może nie, wolałbym nie, bo to zawsze nie chcę tracić tej ekskluzywności dla gadżetów sponsorskich. Mini audiobook, który był jakiś czas temu, nie wiem, z pół roku temu chyba nagrany dla sponsorów, to była Konstytucja 3 maja. W tym momencie tą Konstytucję 3 maja wrzuciłem do Wikipedii. Tak więc jeśli wpiszecie w Wikipedii Konstytucja 3 maja, to tam pewnie będą materiały audio związane, materiały media związane z tym właśnie i te Wikimedia, Wiki Audio, nie wiem dokładnie jak to się nazywa, to niedługo umieszczę tak samo na swojej stronie razem z materiałami uzupełniającymi tę audycję, tak jak zwykłem to od niedawna czynić, gdzie można znaleźć filmiki, teksty, które uzupełniają wiadomości, o których tutaj w tym momencie mówiłem w tym agencie, to tam będzie też link. Jeśli jesteście na przykład nauczycielami polskiego czy historii, chcecie pokazać coś uczniom dotyczącego Konstytucji 3 maja, to zawsze można będzie znaleźć pliki audio nagrane przez wam oddanego agenta, czyli mnie, w tak prostym portalu, oczywiście dla każdego bez problemu osiągalnym jak Wikipedia. To jeśli chodzi o Konstytucję 3 maja, taki mój malutki wkład w edukację. Jeśli nie jesteście nauczycielami, to może znacie kogoś, kto by mógł na tym skorzystać. Ktokolwiek, cokolwiek. Jeśli chodzi o szczegóły dotyczące audycji, poczekalni, technikaliów i tak dalej, to wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do opiniowania. radio@agentomasz.pl, tak samo na stronę agentomasz.pl zapraszam po wszystkie inne materiały. Zapraszam też do wejścia do grona radczyńców, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. W zeszłym tygodniu radczyńcy dostali kolejny odcinek serialu dźwiękowego Co słychać, a czego nie słychać, który powstaje w oparciu o sowizmaty Frederica Bastiata.
To strasznie trudne słowo, sowizmat, natomiast same teksty są przezabawne i prześmieszne. Zresztą zastanawiam się nawet, czy by tak nie wypromować tego systemu sponsoringu, bo to dużo osób już weszło do systemu sponsoringu, w sensie bardzo dużo osób na przestrzeni ostatniego roku wpłaciła. Można wpłacić złotówkę, można wpłacić 100 zł, można wpłacić cokolwiek. Weszło do tego systemu, ale myślę, że co za problem, żeby wyszło więcej, skoro już materiały są nagrane. Tak samo też myślałem, żeby jeden z tych sowizmatów ekonomicznych Bastiata udostępnić na YouTubie, żeby większość osób, która nie wie, czy wpłacać tą złotówkę, czy nie wpłacać tą złotówkę na wsparcie agenta, się przekonała i wpłaciła tą złotówkę i przez to jej mail znalazłby się na liście mailingowej, na którą to listę wysyłam zawsze linki do ściągnięcia materiałów bonusowych. Życzę Wam miłego weekendu, ciekawego tygodnia i do usłyszenia w następnym Agencie. Tonight the anger, frustration and outrage over the shooting death of an unarmed Florida teen. It drew thousands to rally alongside the Reverend Al Sharpton. Good evening and thanks for joining us. I'm Wendy Ryan. And I'm Brendan McLaughlin. We begin with a developing story that continues to top national headlines. The fight over Trayvon Martin's death investigation has taken several new turns tonight. First, Governor Rick Scott appointed a new prosecutor to oversee the case. Angela Corey from the Jacksonville area will now take over. Also new today, the Sanford police chief has temporarily stepped down. But the boy's parents say that is not enough. Because they want the shooter charged. Martin wearing a hood when volunteer neighborhood watch captain George Zimmerman thought he looked suspicious walking in his Sanford neighborhood. Zimmerman shot and killed Martin. Proszę Państwa, można powiedzieć, że nic dodać, nic ująć. agentomasz.pl